Wspomnij, synu, za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwne, niedolem. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety 19-31. Jest to przypowieść o Łazarzu i bogaczu na 26. niedzielę zwykłą rok C. Znana nam zapewne jest ta przypowieść o bogatym człowieku i o biedaku Łazarzu, bogaty odziany w purpurę i bisior, który świętował codziennie, i Łazarz, który leżał u bramy jego pałacu, okryty wrzodami, który pragnął nasycić się choćby odpadkami ze stołu bogacza. Obydwoje umarli i później bogaty, będąc w otchłani, widząc Łazarza w szczęśliwości wiecznej wraz z Abrahamem, zaczyna wołać, aby zlitował się nad nim, i wtedy Abraham odpowiada mu tymi słowami, które zacytowałem na początku. Wspomnij, synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolem. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Ten fragment Ewangelii, ta przypowieść może wiązać się z innymi tekstami w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza niejednokrotnie słyszymy upomnienia, które kieruje Pan Jezus odnośnie bogactwa, abyśmy nie szukali najpierw bogactwa rzeczy materialnych, ale Królestwa Bożego. Ale w szczególny sposób ta przypowieść pasuje do błogosławieństw i przekleństw, które znajdujemy właśnie w Ewangelii Łukasza, które też w tym roku liturgicznym i wcześniej na początku omawialiśmy. Błogosławieństwa i przekleństwa w Ewangelii Łukasza znajdujemy w rozdziale 6, wersetach od 20 do 26. Używam tutaj tego drugiego tłumaczenia, które wówczas zrobiłem, gdyż to samo słowo greckie, które w Biblii Tysiąclecia przetłumaczone jest jako błogosławieni, można też oddać przez szczęśliwość, że szczęśliwi są ci, którzy teraz doznają trudności. Właśnie też w tym tekście podkreślone jest szczególnie dwa razy słowo szczęśliwi głodni teraz, szczęśliwi płaczący teraz, w przeciwieństwie do biada wam syci teraz, biada śmiejącym się teraz. I później w drugiej części zarówno tych błogosławieństw, jak również przekleństw, wszystko się odwraca kolejność w przyszłości, albowiem będziecie nasyceni, albowiem śmiać się będziecie ci, którzy są głodni i płaczący, albo ci, którzy są syci i śmieją się, cieszą się teraz, albowiem będziecie głodni, albowiem będziecie smucić się i płakać. Szczególnie rozwinięte jest zarówno czwarte błogosławieństwo, jak i czwarte przekleństwo, gdyż porównuje to również do sytuacji, że w ten sam sposób postępowano z prorokami. Uciskali prawdziwych proroków, natomiast odpłacali dobrem fałszywym proroków, tych proroków, którzy nie karcili ich za postępowanie złe. I zarówno te błogosławieństwa i przekleństwa, jak i dzisiejsza przypowieść o bogaczu Łazarzu mogą również być zilustrowane przez teksty prorockie. Tak jak to mamy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa, ja jednak wybiorę trochę inne wersety. W piątym rozdziale Księgi proroka Amosa, w wersetach od 10 do 15, mamy z jednej strony upomnienie i zapowiedź kary za niesprawiedliwość, jak również wezwanie do nawrócenia. W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę, ponieważ deptaliście biednego i daniny zboży braliście od niego. Możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali. Możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina, albowiem poznają mnogie wasze złości i grzechy wasze liczne. Obycie mężczcy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich. Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro.
Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość, może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokoleń Izraela. W szczególny sposób wydatniłem te słowa, które odnoszą się do niesprawiedliwości. Deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego. O wycie mięszczy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich. Dlatego też podkreśliłem te wezwania. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Ta przypowieść o Łazarzu i bogaczu, jak również błogosławieństwa i przekleństwa, odnoszą się szczególnie do sytuacji niesprawiedliwości społecznej. Zatem zarówno w jaki sposób ktoś bogaci się, zdobywa dobra, czy sposób uczciwy, czy nieuczciwy. I również później, co czyni z tym, co posiada, czy patrzy tylko z punktu egoistycznego na siebie, albo tak jak nawet tutaj ten bogaty, w momencie, gdy dostał odpowiedź negatywną, prosi Abrahama, aby upomniał jego braci. Nie myśli dalej jeszcze o wszystkich, nie stara się przeprosić Łazarza, o którego się nie staram. Dalej pozostaje w swoim egoizmie. Pragnę życzyć wszystkim dobrej i owocnej refleksji nad tą Ewangelią. Szczęść Boże!